Tych obrazów jest bardzo dużo, tych zbiorów jest ponad 1,5 tysiąca, więc tu widzimy obrazy tylko, ale w różnych szufladach, w różnych teczkach pochowane są też fotografie, papiery, grafiki, rysunki, są i rzeźby. Poza tym to nie jest, zdradzę, jedyne pomieszczenie magazynowe, bo mamy jeszcze drugie głęboko ukryte, gdzie są wielkie gabaryty, które się tutaj nie mieszczą. Ale staramy się, żeby ta nasza kolekcja żyła. Ta kolekcja stworzyła się w taki sposób, że w dawnych latach, kiedy jeszcze nasza instytucja nie była Galerią Sztuki Współczesnej, tylko Biurem Wystaw Artystycznych, czyli w latach 60., 70., 80., często dokonywano zakupów z wystaw. Po tych wystawach pozostawały właśnie obrazy, rzeźby, rysunki i w ten sposób ta kolekcja się stworzyła. Od wielu lat ta kolekcja się nie powiększa. My nie kupujemy w tej chwili obrazów do zbiorów, ale to, co mamy, to jest świetny zbiór artystów nie tylko polskich, lokalnych, ale też mamy bardzo ciekawe przykłady dzieł bardzo wybitnych i dodam bardzo drogich na rynku sztuki dzieł, jak na przykład obrazy Edwarda Dwórnika, który tutaj za mną stoi. Ale czy galeria przewiduje w perspektywie właśnie może jednak wyprzedaż tych obrazów? No bo w tej chwili one zyskują tylko na wartości, ich tu nie przybywa, ale też nie ubywa. Jakie są plany wobec tych obrazów? No nie, nie chcielibyśmy się pozbywać tych obrazów. W latach 90., z tego co wiem, została dokonana pewna taka selekcja tych obrazów. To znaczy utrzymano rzeczywiście w kolekcji te obrazy, które zasługiwały na przechowywanie i myślę, że będziemy to przechowywać, będziemy się starać, żeby prace były przechowywane w dobrych warunkach, i bo my je pokazujemy od czasu do czasu, wykorzystujemy je także, wykorzystujemy ich wizerunki. W zeszłym roku wypuściliśmy kalendarz z grafikami z naszej kolekcji. Myślę, że będziemy je też wykorzystywać do innych rzeczy. Wypożyczamy je czasami na różne wystawy poza Opolem, a także u nas w Opolu zdarzają się wystawy, na których pokazujemy sporo tych obrazów. Ostatnią taką okazją była wystawa z okazji 60-lecia galerii, bo to zazwyczaj są takie jubileuszowe historie tutaj. Przy 60-leciu galerii rzeczywiście, no myślę, że chyba więcej niż połowa tego magazynu została wyniesiona 2 piętra wyżej na sale wystawowe i można było te obrazy oglądać. I myślę, że takie okazje w przyszłości również będą. Z ulubionych artystów, obrazów, którzy znajdują się w naszym magazynie, to jest Bolesław Polnar, nasz opolski artysta. Czy to jest trudne do ogarnięcia? W tym momencie już nie, ponieważ zrobiłem sobie spis wszystkich prac i one są posegregowane. Każdy regał odpowiada danemu artyście, więc w tym momencie w ciągu powiedzmy pół godziny jestem w stanie znaleźć pani dyrektor pracę, którą sobie zażyczy. Od czasu do czasu staramy się naszą kolekcję pokazywać w Galerii Sztuki Współczesnej. Pokazujemy też, powiedzmy, staramy się wypożyczać też te obrazy do różnych instytucji, jak Urząd Miasta. Kiedyś był taki projekt, że banki pożyczały od nas nasze obrazy, więc te obrazy, no pewnie nie wszystkie, natomiast część z nich ciągle żyje.